lecimy dalej. Siemanko, Dyszka z tej strony, witam serdecznie na moim urlopie, a tak dokładnie to na corocznym Q&A, czyli odpowiadam na Wasze pytania. Mamy rok 2020, jest on naprawdę dziwny, Wasze pytania, tak rzuciłem okiem, też są dziwne, całkowicie inne niż w zeszłym roku, także postaraliście się w sensie takim, że zobaczyliście poprzednie Q&A i pytania się nie powtarzały. No i zaczynamy, pierwsze pytanie tutaj. Podlasek napisał, czy grałeś kiedyś w gry typu Fortnite, CSGO albo Valorant? Grałem tylko i wyłącznie w Fortnite'a i oprócz tego jeszcze w CSGO, ale to były tylko sporadyczne epizody w moim życiu, także raczej nie planuję grać w takie gry na swoim kanale. Przejdźmy do drugiego pytania, jest to napisał Dany Kol. Czy zaczniesz grać w PES 2020 lub 2021? Nie wiem. Wszystko okaże się, jak zmienię sprzęt na nowszy. Wtedy będę planował, co będę nagrywać i czy będę grał w tą grę. Kolejne pytanie mamy tutaj od Kacpi Pro Remix. Będzie na kanale PES 20 lub 21. Czyli to samo pytanie, odpowiedź masz już wcześniej. Lecimy dalej. Pepuś z Win wspierający. Kiedy będą odcinki z widzami? Kiedy dasz mi FIFA Pońcy? Dlaczego ja mam coś Ci dawać? FIFA Pońcy Ci dam, jak będę je dostawał od EA. W co wątpię, ale jak dostanę, to wtedy ci odpalę tam 100 FIFA Pońców. Będziesz mógł sobie kupić paczkę. Kiedy będą odcinki z widzami? Tu jest sprawa troszkę zagmatwana, wiadomo, epidemia, pandemia. Starałem się umówić z jednym widzem, a dokładnie Adixem, który nie wiem czemu, ale nie miał czasu się spotkać ze mną, także odcinki z widzami jak najbardziej, ale to będę ustalał z chętnymi i jak będę gdzieś w pobliżu. Dobra, lecimy dalej. Lion Amanda pyta, dlaczego akurat FIFA Mobile, a nie inna gra? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w poprzednim Q&A, dlatego też już nie będę tutaj na to odpowiadać, pytanko. Lecimy dalej. Adam 2008, na jakim etapie gry FIFA Mobile umarła? Jaki jest Twój ulubiony skoczek? Skoczek w szachach? Nie. Mój ulubiony skoczek to jest Adam Małysz, a jeżeli chodzi w jakim momencie etapie gra FIFA Mobile umarła, nie mam pojęcia. Gra umierała od samego początku, jak tylko po prostu przestała być taka swobodna free to play, gdzie można było spokojnie pograć. No i tyle. Dobra, wspierający Bartix.pl, jaką miałeś najdziwniejszą sytuację, jaka przytrafiła Ci się w życiu? Na spontanie to już najdziwniejsza sytuacja, no wiele takich sytuacji miałem w życiu. Najdziwniejsza to jak mnie po prostu byłem, ale to już chyba mówiłem o tym, o policji, jak mnie zgarnęła, że ukradłem taki duży telewizor, a byłem taki mały. To była jedna z dziwniejszych sytuacji. Druga z dziwniejszych sytuacji w moim życiu, kurczę, teraz nie pamiętam tak, żeby sobie przypomnieć. Dobra, myślę, że ta sytuacja była najdziwniejsza w moim życiu. Zapewne jeszcze jakaś by się znalazła, ale tak na spontana to ciężko mi jest wrócić do lat młodości. Dobra, myślisz, Loki 120, myślisz, że EA kiedyś posłucha graczy i nie będą tak mocno stawiać na pay to win? Myślę, że EA ma swoją ścieżkę, jeżeli chodzi o grę, czyli wiadomo, o dolary, kasa. I nie zmieni się to w najbliższym czasie, ponieważ są trudne czasy i jako wydawca gry po prostu musi zarabiać. Ja to w pełni rozumiem, chociaż jest to przesadzone, mogliby coś pozmieniać, ale myślę, że raczej nie. Dobra, lecimy dalej. Mateusz T. Jakiej muzyki słuchasz i czy dostałeś kiedyś propozycję współpracy na YouTube? Nie dostałem żadnej propozycji na YouTube, jeżeli chodzi o współpracę, a jeżeli chodzi o jakiej muzyki słucham, to słucham naprawdę szeroko pojętej muzyki, czyli jest to i rap, i hip-hop, muzyka poważna, disco polo. Nie mam jednej, w której czuję się swobodnie, bo czasami po prostu słucham różnej muzyki. Dobra, lecimy dalej. Czekajcie, bo mi telefon się tutaj... od Dominiki telefon i teraz muszę to odnaleźć, gdzie tu jest Mateusz T. Kuba, FIFA Mobile. Maciek, o kurde, żeś pojechał równo teraz, Maciej.
czy doczekamy się serii Maciek gotuje, a Adrix w piwnicy je. No okej. Być może jeszcze kiedyś jakiś nagram odcinek jak gotuję, ale Adrixa w piwnicy raczej nie zobaczycie i tyle. Także pozdrawiam Adrixa. Dawid Pudła napisał: Dyszka, jakie jest Twoje ulubione picie i jedzenie? No są to fast foody, w sensie typu sajgonki, kebaba nie, pizza, sajgonki, czyli taka kuchnia wietnamska, taka orientalna, ale tylko sajgonki, ryż, McDonald's, takie rzeczy, ale też lubię makaron z serem na przykład, lubię na przykład spaghetti czasami, jest tego bardzo dużo i nie mam takiego dania, które po prostu sprowadza mnie na zol, czyli na ziemię, że po prostu jak to widzę, to odpływam. Nie ma takiego jedzenia. Dobrze, teraz przejdźmy do Dyszko Fan. Brunetki czy blondynki? Góry czy morze? Burger czy pizza? No to już znasz odpowiedź, jest to pizza. Chociaż burgery też lubię, a no, burgery też. Także tutaj taki... Dobra, pizza. Góry czy morze? Morze. Brunetki czy blondynki? Brunetki. Lecimy dalej. XLuk 19. Jaka jest Twoja ulubiona karta w tej edycji FIFA Mobile? Jest to oczywiście Dybala z GMR. Lecimy dalej. Andrew, pozdrawiam. Gdyby nie ty, to co? Czy będziesz nagrywać FIFA 21? Obetniesz się na łyso, jak będziesz miał 10 tysięcy subskrypcji. Gdyby nie ty, to co? To nie wiem co, ponieważ jest ty. Nie analizuję tego, co by było, gdyby. Ponieważ jest to strata czasu i mógłbym tak myśleć i myśleć i myśleć i gdybać, co by to było. Czy będę nagrywać? Najprawdopodobniej tak, jeżeli chodzi o FIFA 21, ale to będzie jeszcze kwestia zastanowienia się. Czy obetnę się na łyso? Da się obciąć na łyso? Nie obetnę się na łyso na 10 tysięcy subskrypcji. Dobra, przechodzimy dalej. Błażej Wasiak. Czy grasz w Fortnite? Jaki jest Twój najlepszy piłkarz skoczek narciarski? Nie ma przecinka, także podejrzewam, że jest to nowa dyscyplina. Piłkarz skoczek narciarski. To już mówiłem, że skoczek narciarski jest to Adam Małysz. Jeżeli chodzi o piłkarza, jest to Tsubasa. Czy grasz w Fortnite? Nie. Kiedy będziesz nagrywał FIFA albo Fortnite, jak masz, no nie mam konsoli, raczej mam, ale no dobra, trochę dziwne to było pytanie. Morze czy góry, już odpowiadałem. Znowu XLuk 19. Jaki jest Twój ulubiony piłkarz z dzieciństwa? Tsubasa. Przechodzimy dalej. Dave, dlaczego zacząłeś nagrywać na platformie YouTube? Sugestia mojego syna, pokazał mi tą platformę i myślę, że jest ona bardzo prosta w obsłudze. Dobra, Sławek Strzelec. Jak myślisz, kto wygra Euro 2020? Myślę, że Hiszpania, ale to w 2021. Dobra, Dawid Bielak. Czy będą jakieś odcinki z boiska z widzami? Na to pytanie już Dawidzie odpowiedziałem chyba wcześniej. Dawid wspierający, ale tak jak już mówię, wszystko zależy od Was i ode mnie. Wiadomo, że moja praca jest zmianowa, także 3 dni pracuję, 3 dni wolnego. No i nie wiem, to jest naprawdę trudne pytanie. Dobra, przechodzimy dalej. Tego nika nie przeczytam i nie powiem, bo jest obraźliwe. Czy będziesz nagrywać FIFA Mobile 21? Pyta wspierający Dominik. To już odpowiadałem, że tak, najprawdopodobniej tak. XLuk 19, to mogłeś wszystko w jednym pytaniu zadać. Dobra, czy jak Polska wygrałaby Mistrzostwa Świata lub Europy, to ogoliłbyś się na łyso? Nie. Przejdźmy dalej. PT, czy zamierzasz spróbować swoich sił piłkarskich w B-klasie jako trener jakiegoś klubiku młodzieżowego? Nie mam kwalifikacji do tego. Kiedyś dostałem taką propozycję bycia, powiedzmy, obok trenera i być może gdybym to tam dalej robił, to tak, ale nie mam takich potrzeb i chęci, być może kiedyś, ale wątpię. Fajnie by to było, ale raczej nie.
Adrian wspierający 1, 2, 3. Kiedy audiobook? Kiedyś będzie. Dobra, na resztę pytań odpowiem w innym miejscu, bo mnie tutaj troszkę komary gryzą i inne kleszcze, takie inne ten, także widzimy się za chwilę. Dobra, wyszliśmy z lasu, bo tam naprawdę troszkę podziabało, daleko nie szliśmy. Lecę z kolejnym pytaniem, jest to Dawid Bielak, to już było. X-Luk 19, ja Cię zakatrupię. Jaki jest Twój ulubiony klub piłkarski? Jak widzisz, najprawdopodobniej jest to Manchester United, jednakże nie mam sprecyzowanego klubu. Lecimy dalej, wspierający Piotr 1530. Jaki mecz najbardziej zapadł Ci w pamięci? Najbardziej zapadł mi w pamięci mecz USA kontra, teraz już nie pamiętam, był to mój mecz, gdzie graliśmy na Stadionie Śląskim o wejście do finału, gdzie nie strzeliłem karnego. Pamiętam to jak po prostu dzisiaj, nie? I kibice za bramką, oczywiście w ilości 50 osób, ale to jako taki bajtel to pamiętałem, no i nie strzeliłem i myślę, że ten mecz najbardziej pamiętam w swoim życiu, jednakże no spoko, zajęliśmy wtedy chyba 4. miejsce, no i fajne nagrody też były. Dobra, to już było, czy będziesz nagrywać, już było, to już było. Czy zamierzasz spróbować swoich sił, to już było. Kiedy audio, już było. Kiedy odcinek ze steku? Nie mam pojęcia, Sławek Strzelec, kiedy odcinek ze steku, ponieważ gdzieś tam się zatraciliśmy, nasza komunikacja gdzieś tam odpłynęła w różne strony. Dobra, pozdrawiam Cię, Sławek Strzelec, i teraz lecimy dalej do Haker z Podlasia. I mamy teraz pytanko. Muszę poczekać, bo jeszcze auto jedzie. Dobra, pytanko o Haker z Podlasia. Nie, muszę poczekać, aż auto przejedzie, bo... Co? Nie wiem, kłócił się z tym panem, który szedł z psem. A. Dobra. Haker z Podlasia. Jeszcze chwila. Znowu się przesunąłem, ponieważ na tej ścieżce, no taka, dwie panie na rowerze jechały, ok, jakiś samochód. Dobra, Haker z Podlasia pyta, VS Atak czy Head to Head? Góry czy morze? Kebab czy pizza? KFC czy Mac? Czy myślisz, że FIFA Mobile 21 będzie bardziej pay to win czy free to play? Skill boosty czy perki? Może inaczej, VS Atak czy Head to Head? Head to Head. Góry czy morze? Morze. Kebab czy pizza? Pizza. KFC czy Mac? Mac. Czy myślisz, że FIFA Mobile 27 będzie bardziej pay to win? Będzie bardziej pay to win niż free to play, chociaż mam nadzieję, że miło się zaskoczę i coś sobie tutaj się zmieni. Dobra, skill boosty czy perki? Skill boosty. Jakie jest Twoje największe marzenie? Ło kurwa, czacza, nie pamiętam. Dobra, lecimy dalej. Jakie jest Twoje największe marzenie? Żeby podczas nagrywania mi jeździli rowerami. Dobra, uważasz, że w FIFA 21 nie będzie hakerów? Nie, w grach mobilnych zawsze znajdzie się jakaś luka do wykorzystania, także będą. Jaka jest dla Ciebie najładniejsza karta w tej FIFA pod względem graficznym? Najbardziej podobała mi się karta z obecnego eventu albo poprzedniego. Jest to Treasure Hunt Eldorado najprawdopodobniej, bardzo fajnie graficzna, kolorystyczna, no i tyle. Jaka jest dla Ciebie ok? Czego się boję? Boję się śmierci, jak o niej myślę. Dobra, przejdźmy dalej. No i znowu zagubiłem wszystkie Wasze komentarze, dlatego też dajcie mi chwilę cierpliwości, raczej chwila. Dobra, znowu Sławek Strzelec pyta, tak jakbym opowiadał kawał, nie? Czy będzie kariera piłkarza lub klubu FIFA Mobile 21? Raczej Sławek nie będzie. Jaka jest Twoja ulubiona karta FIFA Mobile 20? To już odpowiadałem, jest to Dybala. Jaki jest Twój ulubiony serial? Jakbyś zapytał, jaki jest film, to bym Ci odpowiedział. Film z Archiwum X. A serial też z Archiwum X oraz MacGyver na przykład. I seriali jest tak dużo, że każdy mi się
powiedzmy, że podobał, który oglądałem, ale wiadomo, że nie wszystkie, ale taki bardzo ulubiony, no to jest z Archiwum X. Mógłbym oglądać te odcinki po prostu nieskończoność, oczywiście jak ich nie pamiętam. Dobra, lecimy Danko. Kuba, pytanko, czy masz taką grę, która by odrzuciła FIFA Mobile na zawsze z Twojego kanału? Nie, aktualnie takiej gry nie mam. Dobra, Szymon Gagatek wspierający. Jak myślisz, czy Robert Lewandowski po zakończeniu swojej kariery dostanie kartę ikony FIFA Mobile, jak i zwykłej konsolowej? Uważam, że nie dostanie karty ikony. Bardziej dostanie w FIFA Mobile kartę End of Era, ale zanim on skończy karierę, to jeszcze troszkę poczekamy. Tym bardziej na polskie ikony chyba się nigdy nie doczekamy w FIFA Mobile, chociaż może zobaczymy. I teraz chyba ostatnie już pytanie od Adixa, wspierający. Ariana Grande czy Roxana Węgiel? Pamiętam, że pytałem się Ciebie, czy chodzi o śpiew. Nie chodziło o śpiew, tylko o wygląd. Patrzałem tylko na Ariannę Grande, czy Grand, nie wiem jak się wymawia, bez makijażu i myślę, że bardziej ona. Dobra, Iker Casillas czy Buffon? Nie FIFA. No to Buffon. Kto według Ciebie powinien otrzymać złotą piłkę za rok 2020? Jest to Robert Lewandowski, najprawdopodobniej ją dostanie, ponieważ z informacji, które otrzymałem, FIFA coś tam robi bez pomocy któregoś tam z organizatorów tego. Dlatego Robert Lewandowski najprawdopodobniej powinien dostać tą złotą piłkę. Kiedy przepalasz Zidana? Jak dobrze wiesz, Adixie, już go dawno przepaliłem. Friz czy Logan Paul? Friz, wiem kto to jest. Nie wiem kto to jest Logan Paul i powiem w ciemno Logan Paul. Chciałeś pytania, których jeszcze nie było. Okej, okay, no i to by było tyle. Jeżeli jakiekolwiek pytanie trafiło do spamu, przykro mi bardzo, użyłeś słów nieodpowiednich. Ja Was żegnam z Sulejowa, bo tutaj spędzałem swój urlop przez 2 tygodnie i naprawdę fajnie odpocząłem, także przyjadę i będę miał siły przez jakiś czas na, wiecie, transmisje, odcinki i pogaduchy na Discordzie. Trzymajcie się, Dyszka, cześć!